Marta Nieradkiewicz, urodzona w czerwcu 1983 w Łodzi, aktorka teatralna i filmowa. W 2007 roku ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Aktorka jest w związku z aktorem telewizyjnym i teatralnym, absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie, Dawidem Ogrodnikiem. Owocem tego związku jest córeczka Jaśmina, urodzona w 2018 roku. Katarzyna Zielińska, urodzona w sierpniu 1979 w Limanowej, aktorka i piosenkarka. W 2002 roku ukończyła studia na PWST w Krakowie. W 2004 roku zakwalifikowała się do finałowej dziesiątki 25. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, gdzie zdobyła Nagrodę Publiczności. 3 sierpnia 2013 poślubiła Wojciecha Domańskiego, współzałożyciela i dyrektora zarządzającego firmy inwestycyjnej Custodia Capital. Mają dwóch synów, Henryka urodzonego w 2015 i Aleksandra urodzonego w 2017 roku. Katarzyna Glinka, urodzona w kwietniu 1977 w Świdnicy, aktorka filmowa i teatralna oraz prezenterka telewizyjna. W 2001 roku ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Debiutowała w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Od 2003 roku mieszka w Warszawie. Była żoną Przemysława Gołdona, z którym ma syna Filipa urodzonego 2 lutego 2012 roku. Od 2019 zaręczona jest z Jarosławem Bienieckim, z którym ma syna Leo urodzonego 5 maja 2020 roku. Katarzyna Sawczuk, urodzona we wrześniu 1997 w Białej Podlaskiej, piosenkarka i aktorka telewizyjna, teatralna i filmowa. Jako aktorka telewizyjna zadebiutowała w 2012, dołączając do stałej obsady serialu Hotel 52, w którym wcieliła się w postać Kasi. Była związana z aktorami Maciejem Musiałem, Antonim Królikowskim, Patrykiem Pniewskim, Nikodemem Rozbickim, tancerzem Jackiem Jeszkę i piosenkarzem Matią Roślińskim. Krzysztof Kiercznowski, urodzony w listopadzie 1950 w Warszawie, aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. W wieku 26 lat trafił do filmu Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru. Występował w teatrach warszawskich, studio, sceny, prezentacje, komedia, rampa i rozmaitości. Był żonaty z francuską Martine, która pracowała w dyplomacji. Mają dwoje dzieci, syna Maxa i córkę Katarzynę. Ostatnio aktor spotykał się z aktorką Katarzyną, młodszą od aktora o 33 lata. Marietta Żukowska, urodzona w lipcu 1982 w Żywcu, aktorka filmowa i teatralna, absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, aktualnie aktorka teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi. Za swoje role teatralne otrzymała do tej pory 10 nagród teatralnych. Była nominowana do Orła za rolę Teresy w filmie Nieruchomy poruszyciel. Związana jest z reżyserem, scenarzystą oraz producentem filmów dokumentalnych i fabularnych Wojciechem Kasperskim. Owocem tego związku jest córka Pola, urodzona 10 sierpnia 2012 roku. Lesław Żurek, urodzony w czerwcu 1979 we Wrocławiu. Aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. W 2005 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Na ekranie zadebiutował epizodyczną rolą w noweli Andrzeja Jakimowskiego Torba, będącą częścią dramatu społecznego Solidarność, Solidarność. Następnie zagrał w dramacie Oda do radości. 30 grudnia 2004 ożenił się z Katarzyną Misiewicz, którą poznał w szkole teatralnej w Krakowie. Mają córkę Zuzannę, urodzoną w maju 2005 i syna Piotra, urodzonego w 2018 roku. Marek Molak, urodzony w lipcu 1990 w Warszawie. Aktor filmowy, telewizyjny, teatralny, dubbingowy i piosenkarz. W 2016 wydał ze swoim zespołem debiutancki album długogrający, zatytułowany Po drugiej stronie, wydany nakładem Universal Music Polska. W latach 2013-2016 był żonaty z tancerką Małgorzatą Mazurkiewicz, z którą ma syna Krzysztofa, urodzonego w 2013. Obecnie spotyka się z Daną, która pochodzi z Ukrainy i zajmowała się branżą modową, a obecnie jubilerstwem. 10 sierpnia 2019 roku urodził się ich syn Marek Daniel. Stanisława Celińska,
urodzona w kwietniu 1947 w Warszawie. Zadebiutowała w teatrze w 1968 roku, a później ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie pod kierunkiem Ryszarda Hanina. Występowała w teatrach warszawskich, współczesnym, nowym, dramatycznym, Studio i Kwadrat, a także Teatrze Nowym w Poznaniu. Jej mężem był aktor filmowy i teatralny Andrzej Mrowiec. Ma dwoje dzieci, córkę Aleksandrę i syna Mikołaja. Marcin Perchuć, urodzony w czerwcu 1973 w Warszawie. Aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i dubbingowy. Jeden z twórców programu Serwis TV. W 1996 roku ukończył studia na PWST w Warszawie. Dyplom uzyskał w 2007. W 2015 roku uzyskał tytuł naukowy doktora w zakresie sztuk teatralnych. W latach 2002-2019 był żonaty z aktorką filmową i teatralną musicalową, a także wokalistką Anetą Todorczuk, absolwentką warszawskiej PWST, z którą ma dwójkę dzieci, córkę Zofię i syna Stanisława. Agnieszka Warchulska, urodzona w maju 1972 w Ostrowcu Świętokrzyskim, aktorka teatralna i filmowa. W 1996 ukończyła Warszawską Szkołę Teatralną. W latach 1996-2002 należała do zespołu Teatru Ateneum w Warszawie. Od 4 września 2004 roku jest żoną aktora telewizyjnego, teatralnego i filmowego Przemysława Sadowskiego, absolwenta Łódzkiej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera. Mają dwóch synów, Jana urodzonego w 2005 i Franciszka urodzonego w 2011. Izabela Kuna, urodzona w listopadzie 1970 w Tomaszowie Mazowieckim, aktorka filmowa i teatralna, blogerka. W 1993 roku ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Szkoły Filmowej w Łodzi. Jest aktorką Teatru Polskiego w Warszawie. Ma córkę Nadię, urodzoną w 1996, z aktorem teatralnym i filmowym Dariuszem Kurzelewskim oraz syna Stanisława, urodzonego w 2009, z lekarzem specjalistą w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, scenarzystą i dramaturgiem Markiem Modzelewskim, absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Dorota Kolak, urodzona w czerwcu 1957 w Krakowie, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, nauczyciel akademicki. W latach 1980-1982 aktorka teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Dorota Kolak jest żoną aktora teatralnego i filmowego, reżysera teatralnego Igora Michalskiego, absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Owocem tego małżeństwa jest córka Katarzyna, która również została aktorką.